Proszę bardzo. Czy człowiek może dostać odpowiedź na następujące pytanie? Dlaczego Pan Bóg podczas stworzenia aniołów, także tych, którzy się zbuntowali, to jest szatana, dał im możliwość wyboru, możliwość także wyboru zła? Pan Bóg jako Stwórca Wszechrzeczy, stwarzając wszystkie istoty, dał im możliwość odejścia od siebie, tym samym niejako zezwalając na zło. Każdy byt rozumny, czy to będą aniołowie, duchy stworzone przez Pana Boga, czy człowiek, otrzymał od Pana Boga dar wolności. I ten dar wolności, on świadczy o wielkiej miłości do człowieka. To nie jest tak, że Pan Bóg, dając dar wolności, zmusza niejako człowieka, żeby wybierał zło. Właśnie poprzez to, że człowiek może dokonywać wyboru dobra czy zła, poprzez ten czyn odpowiada Panu Bogu na Jego miłość. I wtedy, kiedy nie byłoby wolności, to Bóg być może miałby osoby czy byty rozumne, ale niewolne. Byliby to niewolnicy. I dlatego, patrząc na dzieło stwórcze i szczególnie patrząc na dar wolności, który Pan Bóg daje aniołom i człowiekowi, poznajemy wielkość Pana Boga. Bóg nie chce mieć niewolników, ale chce mieć byty, osobę wolną, taką, która w sposób świadomy będzie decydowała, czy pójdzie za słowem Pana Boga, drogą, która prowadzi do zbawienia, czy też to zbawienie odrzuci. Dzisiaj w Kościele kapłani podają Komunię Świętą, wymuszając postawę stojącą, bez pateny, po całym Kościele. Hostie są gubione po kościele, wierni często je podnoszą czy deptają okruchy. Kapłan podając mówi ciało Chrystusa, a nie mówi symbol, pamiątka, zwykły chleb. Zerwanie jedności z Benedyktem XVI, który od 2008 roku od Bożego Ciała przywraca właściwą, jedyną, słuszną postawę klęczącą, to powoduje, że dzieci i nasze wnuki uczą się tych herezji. No myślę, że w tym pytaniu mamy troszeczkę bałaganu. To nie jest tak, że Komunię Świętą godnie przyjmujemy tylko wtedy, kiedy jest postawa klęcząca. Godne przyjęcie Komunii Świętej to nie tylko postawa. To jest wszystko to, co składa się na stan naszego serca. To adoracja, która w tym sercu się rodzi wobec Pana Boga. Tradycja Kościoła nie od początku była taka, że była ściśle określona jedna postawa przyjęcia Komunii Świętej. Wystarczy wspomnieć, że apostołowie, kiedy uczestniczyli w pierwszej mszy świętej odprawianej w Wieczerniku, nie przyjmowali jej na klęcząco. Byli za stołem, prawdopodobnie była to postawa półleżąca i Pan Jezus nie wymuszał na nich jedynie słusznej postawy. Ja myślę, że problem polega na tym, byśmy rozumieli dobrze Eucharystię. Byśmy byli przygotowani, w sercu mieli cześć dla Eucharystii i postawa, którą przyjmujemy, ona zawsze winna uwzględniać warunki w danym Kościele. To nie jest tak, że ci, którzy klękają, to na pewno przyjmują Pana Jezusa w sposób godny, pełny adoracji, a ci, którzy stoją, no to nie rozumieją Eucharystii. Ważniejsze niż postawa jest właśnie usposobienie serca, troska o to, żeby to serce było w stanie łaski uświęcającej. I na koniec, nie ma w Kościele określonej jedynie słusznej postawy do przyjęcia Eucharystii. Papież Benedykt XVI żadnym dokumentem nie wskazał, że musi być to postawa klęcząca. Owszem, wrócił do tej tradycji, która była w Kościele przez wieki. Sam przykładem pokazywał, że chce, żeby ta postawa była zachowana, ale nie ma takiego dokumentu i nie ma takiego rozporządzenia, żeby przywrócić jedynie słuszną postawę. I na pewno nie możemy mówić o herezji wtedy, gdy ktoś przyjmuje Komunię Świętą na stojąco, w postawie stojącej,
sercem otwartym na działanie Pana Boga, w którym jest adoracja Boga, sercem, które jest w stanie łaski uświęcającej i w tym sercu chce spotkać się z Jezusem w Eucharystii. Jeśli dwoje ludzi młodych kocha się naprawdę i nie chcą ślubu kościelnego, bo wydaje się to tylko zbędna formalność, to dlaczego przez Kościół są uważani za gorszy związek małżeński? Mówiąc o ślubie kościelnym, zawsze musimy myśleć o tym, że przystępują do niego ludzie, którzy wierzą w Boga, wierzą w obecność Pana Boga, wierzą także, że w sakramencie małżeństwa nie tylko spotykają się z Bogiem, ale otrzymują łaskę, sakramentalną łaskę, a więc pomoc samego Pana Boga, błogosławieństwo samego Pana Boga. I Bóg w tym sakramencie chce umocnić miłość dwojga ludzi. Chce im pomóc, by drogę małżeńską razem z Nim przebywali. Dzisiaj mamy pewien problem. Bardzo często nasza religijność jest trochę powierzchowna i choćby nawet ten problem, który zarysowany jest w tym pytaniu, myślę, że właśnie po tej powierzchni wiary się ślizga. To nie jest tak, że my jako ludzie wierzący możemy w pewnym momencie podjąć taką decyzję, że dzisiaj nie chcemy Pana Boga, dzisiaj nie chcemy, żeby Pan Bóg nam błogosławił. Dzisiaj odrzucamy to, o czym Kościół nam mówi, że łaska Boża jest potrzebna do dobrego życia, do życia, które prowadzi ku zbawieniu. Małżonkowie, którzy zawierają ślub kościelny, którzy uczestniczą w sakramencie małżeństwa, mają tę pewność, że przez życie idą sami. Oni będą przeżywali różne momenty w swoim życiu, radosne i trudne, ale zawsze będzie im towarzyszyła wiara, że jest z nimi Bóg. Sakrament małżeństwa jest dla ludzi wierzących, dla tych, którzy mają świadomość, że w życiu codziennym, na drogach codziennego życia potrzebują Boga, Jego błogosławieństwa i potrzebują łaski sakramentu małżeństwa do dobrego życia.